Statystyki dotyczące depresji od lat budzą niepokój. To z pewnością jedna z najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych. Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest w tym momencie na 4. miejscu, jeśli chodzi o liczbę zachorowań. I naukowcy przewidują, że w 2021 będzie już na 2. miejscu. Stres, pośpiech, nadmiar bodźców, samotność to znak naszych czasów. To wszystko może prowadzić do choroby. Człowiek w depresji funkcjonuje tak, jakby założył okulary i zamazał je ciemną farbą. Postrzega siebie, cały świat oraz całą swoją przyszłość w bardzo takich ciemnych, mrocznych barwach. Wyobrażając sobie to, co może go jeszcze spotkać, widzi tylko pustkę, nieustanne cierpienie. Występuje wtedy obniżony nastrój, obniżony napęd, brak chęci do życia, zmęczenie, zaburzenia snu, zmniejszone libido. Są to takie objawy, które powodują, że człowiek jest nastawiony pesymistycznie do świata. Specjaliści wyróżniają kilka rodzajów depresji. Teraz jest tak zwana depresja XXI wieku, anhedonia. Przede wszystkim są to stany zniechęcenia, brak wiary w siebie i człowiek nie odczuwa żadnych przyjemności. I to jest właśnie charakterystyczne, że ludzie mają wszystko. Mają samochody, mają mieszkania, mają domy, mają bogactwa, dobrą pracę, a nic ich nie cieszy. Są depresje, które właśnie przebiegają w taki klasyczny sposób. Ta triada objawów jest obniżony nastrój, obniżony napęd, zmęczenie, a są takie, które mają objawy somatyzacyjne, gdzie są bóle głowy, gdzie są bóle brzucha i ciężko taką depresję na początku rozpoznać. Tacy pacjenci szukają pomocy u różnych lekarzy, u różnych specjalności, a na końcu trafiają do psychiatry i psychiatra to może to wyleczyć. Pamiętajmy, że depresja to niezwykła chandra, ale choroba, która nieleczona może być nawet śmiertelnie niebezpieczna. Najcięższą taką formą depresji jest depresja z myślami samobójczymi, depresja z psychotycznymi objawami, gdzie występują urojenia winy, grzeszności, takie prześladowcze, ksobne i wtedy musimy zastosować leki z różnych grup, neuroleptyki, żeby pacjenta wyciszyć, uspokoić. Leczenie farmakologiczne daje o wiele lepsze rezultaty, gdy jest połączone z terapią. Mamy tutaj terapię grupową, gdzie pacjenci pracują terapeutycznie nad swoimi problemami. Terapia indywidualna, gdzie pacjenci cztery oczy omawiają swoje problemy. Osoby, które podjęły psychoterapię, znacznie rzadziej doświadczają nawrotów choroby niż osoby, które leczyły się wyłącznie farmakologicznie. Pierwszym takim oddziaływaniem terapeutycznym przy terapii poznawczo-behawioralnej jest tak zwana aktywizacja behawioralna, która polega na tym, że mimo braku energii i chęci do podejmowania różnych działań należy wprowadzić do planu dnia aktywności, które choć w minimalny sposób dadzą przyjemność, poczucie satysfakcji. Kolejnym krokiem, jaki uczymy pacjentów, jest analiza dysfunkcjonalnych myśli automatycznych, które wywołują smutek, ponieważ to właśnie myśli wpływają na nasze emocje. W depresji bardzo często to myślenie ulega dużym zniekształceniom. Jako terapeuci uczymy pacjentów tego, żeby przyjrzeć się, które z tych myśli są odzwierciedleniem rzeczywistości, a które są zniekształceniami. Na szczęście depresja przestała być tematem tabu, choć z jej akceptacją nadal bywa różnie. Są coraz bardziej świadomi. Myślę, że to też wynika z tego, że coraz więcej programów jest również kręconych na ten temat. Jest coraz więcej literatury, więc ta świadomość rzeczywiście jest coraz większa i też stygmatyzacja ludzi, jeśli chodzi o depresję, jest coraz mniejsza. Mimo, że pacjenci niestety wciąż uważają, że przyznanie się do tego, że chorują na depresję, będzie wiązało się z odrzuceniem.